przerobię moją mamę i zobaczę, co by było, jakby moja mama była moim tatą. I boję się dlatego, ponieważ moja mama najprawdopodobniej mnie zabije, dlatego zostawcie kciuka w górę i może będę żył. Także uwaga, boję się i... Co to jest? Siemanko, ja jestem Blue i witam was w kolejnym odcinku. I dzisiaj pokażę wam naprawdę zajebistą aplikację, którą ostatnio odnalazłem, która nazywa się FaceUp. Tak, wiem, to całkowicie normalne, że za sobą mam pierdeliard balonów, ale to wasza wina, ponieważ ostatnio na live mówiłem, że co 50 subów dmucham jednego balona i... jest, brawo. Jesteście dumni z siebie? Także pamiętajcie, co 10 subów... O tu klikni. O tu. O! Jeden balon dmucham. No także jeżeli jeszcze nie subujecie, to możecie kliknąć magiczny czerwony guziczek. A poza tym, jak chcecie więcej aplikacji, to po prostu zostawcie kciuka w górę. Umówmy się, że robimy tutaj 30 tysięcy łapek w górę. Wierzę w was. I wtedy robimy kolejną aplikację. Ale zaczynajmy. Aplikacja o nazwie FaceUp. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, czy ktoś z was ją kojarzy, zna, widział. Na pewno ktoś widział. Także piszcie w komentarzu, jestem ciekaw. Ale o co chodzi w aplikacji? Aplikacja jest zajebista. Szczególnie dla mnie, dla osoby, która po prostu nigdy się nie uśmiecha. Ponieważ, uwaga, serio, to jest zajebista. Więc teraz uważajcie, mamy takie super zdjęcie Karola. Tak, wiem, mam różową koszulkę na tym zdjęciu. Nic nie mów. Wiem. Teraz mam moje zdjęcie i teraz chcemy, żeby się uśmiechnął. I uwaga! Jest to możliwe dzięki tej aplikacji. I uwaga, jest to możliwe dzięki tej aplikacji. Klikamy sobie tu i po! To jest zajebiste! Bang, 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 bang. Oczywiście, jeżeli ten uśmiech nam nie pasuje, to mamy bang, kolejny uśmiech. No to jest genialne. Poza tym też możemy sobie zrobić spark, dzięki któremu będziemy niby ładniejsi. Chociaż mi chyba nic nie pomoże. Poza tym możemy być również starzy. Boję się tego troszeczkę, ale uwaga! Możemy też być młodzi. Tak przed, a tak po. Ja prawie nic się nie zmieniłem. O co chodzi? No i też możemy być kobietą. Okej, sprawdzę to spokojnie. Nie chcę, ale sprawdzę. Uwaga! Przepraszam, przepraszam, musiałem. Nie chciałem, ale musiałem. No i teraz troszeczkę poeksperymentujemy, ponieważ przygotowałem również zdjęcie babci. Nie wiem, co to za babcia, jakaś babcia z internetu. Stwierdziłem, że ładnie wygląda, więc na niej to wypróbujemy. Więc uwaga, jak ta babcia by się uśmiechała? Ta aplikacja to jest cholerne mistrzostwo, no. Osobo, która stworzyłaś tą aplikację, wiem, że i tak mnie nie oglądasz, ale gratulacje, naprawdę jesteś geniuszem. Kolejne. Tutaj jak się w ogóle... Poza tym... Co to jest? Poza tym może też być stara? W sumie to się nic nie zmieniło, więc aplikacja działa. Poza tym też może być młoda. Okej, to było zajebiste. Poza tym też może być kobietą lub mężczyzną. Pomyślałem też, że przygotuję taką twarz. I tak, wiem, jest to po prostu koszulka, ale to wygląda jak twarz. Jestem ciekaw, czy aplikacja wychwyci to jako twarz i jak to wszystko zadziała. Także uważajmy. Boję się, ale uwaga i... No face on the photo. Dobra, teraz zróbmy w tej aplikacji dziecko na młodą osobę. Zobaczymy, czy to coś zmieni. Okej, mam tutaj success kida, czyli chyba... On nie ma twarzy. Co to jest kuźwa za aplikacja? Czy ja mówiłem, że to jest mistrzostwo jeszcze przed chwilą? Nie! Cofam wszystko, to nie jest. Dobra, więc piszmy sobie kit, grafika. Co to jest za zdjęcie? What the fuck? Co autor miał w ogóle na myśli? To chyba jest jakaś reklama dezodorantu czy cokolwiek. Ale okej, dobra, użyjmy tego, mam nadzieję, że super ładnie zadziała. I uwaga, sprawdźmy, jak to dziecko by się uśmiechało, gdyby wykorzystało dobrze ten dezodorant. Więc uwaga! Przecież to dziadostwo jest tak zajebiste. Co to w ogóle jest za pani? O co chodzi? Boję się tej aplikacji. Poza tym może być to dziecko stare, może być też młode, co nie zmienia tak naprawdę nic. No i jeszcze kobieta i tak dalej. Dobra, weźmy inne zdjęcie, bo to jest słabej jakości, ale moim zdaniem fota zarąbiście pasowała akurat, jak używał tego dezodorantu i miał taką smutną minę. Niesamowite. O, zadymiasz. Dobra, weźmy to foto. Uwaga, z wkurzonej mordki zróbmy uśmiechniętą. A jeszcze uśmiech numer dwa. Napiszcie, który jest lepszy, ten czy ten? Wydaje mi się, że ten, bo ten jest taki dziwny. Ale dobra, możemy też naszego ziomeczka postarzeć i wygląda to tragicznie. Też możemy odmłodzić. I w sumie to jest dziwne, bo tu troszeczkę się zmienia, a on przecież jest dzieckiem, więc co tutaj? Poza tym też może być kobietą. No, wygląda jak dziewczynka i też facetem. Co w sumie? Więcej tych balonów.
I uwaga, teraz eksperyment, którego najbardziej się boję, ponieważ teraz przerobię moją mamę i zobaczę, co by było, jakby moja mama była moim tatą. I boję się dlatego, ponieważ moja mama najprawdopodobniej mnie zabije, dlatego zostawcie kciuka w górę i może będę żył. Także uwaga, mam tutaj eleganckie zdjęcie z moją mamą, wybiorę oczywiście moją mamę, żeby ją przerobić. I sprawdźmy najpierw, jak się uśmiecha, chociaż moim zdaniem to za bardzo nie zmieni nic. Za bardzo nie zmieni nic. Dokładnie tak, nie zmieni nic, ponieważ moja mama zawsze się uśmiecha, więc nic to nie zmieniło, ani trochę. A drugi uśmiech? Też nic! To po co jest ta aplikacja? Mamo, ta aplikacja ci się absolutnie nie przyda. Pozdrawiam cię, mamo. Nie, no serio, mojej mamie to się w ogóle nie przyda. Można postarzeć moją mamę. Mamo, mam nadzieję, że tego nie oglądasz. Można też odmłodzić moją mamę? What the fuck? I teraz sprawdźmy, jak moja mama wyglądałaby, gdyby była moim tatą. Dziwnie to brzmi, więc uwaga, uwaga, boję się i... What the fuck? Co to jest? Co to kuźwa jest? Nie, ja już podziękuję. Jakie to jest dziadostwo. Ja wam bardzo dziękuję za odcinek. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić kciuka w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Mamo, przepraszam. Naprawdę, mamo, przepraszam, nie bij mnie. A jeżeli chcecie kolejne takie odcinki z jakichś takich dziwnych właśnie aplikacji, to po prostu piszcie mi w komentarzu, że chcecie, to nagram szybciej i będzie fajnie. No, także tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Już w... Dzisiaj jest środa. Już w piątek o 19:30. Także do zobaczenia, moi mili. Kto tak kuźwa mówi? Do zobaczenia, mordeczki. Widzimy się w kolejnych odcinkach. I pioła! Puch, pff, trz, pff.